kolejny raz stereotypy o niepełnosprawnych zostały przełamane. Dnia 23 maja 2009 roku, dokładnie o godzinie 11, na Starym Rynku w Bydgoszczy rozpoczął się trzeci ogólnopolski turystyczny rajd samochodowy Wiosna 2009 na trasie Bydgoszcz-Ciechocinek, w którym to udział wzięły osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Swoje umiejętności miały szansę pokazać przy odrobinie rywalizacji z osobami pełnosprawnymi. Z Grodu nad Brdą wystartowało 25 zmotoryzowanych załóg. Udział w rajdzie miał także na celu przybliżenie walorów regionu kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie umiejętności orientacji w terenie, odnajdując przy tym miejsca charakterystyczne i wartościowe, którymi możemy się pochwalić. Potrzebę takiego spotkania integracyjnego dostrzegli m.in. prezydent miasta Bydgoszczy Konstanty Dąbrowicz wraz z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i wojewodą kujawsko-pomorskim. Organizując to przedsięwzięcie, Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Triumf Start Bydgoszcz wraz z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz Automobil Klubem Bydgoskim uhonorowali wszystkich uczestników symbolicznymi nagrodami. Swoją przychylność okazali też sponsorzy, którzy umożliwili bezpłatny udział wszystkim załogom. Uczestnicy rajdu wsparli również kampanię Nie prowadzę pod wpływem alkoholu, poddając się badaniu alkomatem przez policję i inspektorów transportu drogowego. Wszystkie wskazania tego dnia pokazywały wynik zerowy. 2, 1, 2. Jest, Andrzej Owczyński, szczęśliwie, wypuścił kolejną ekipę. 3, 2, 1, start, jedziemy. To jest rajd ogólnopolski, w każdym mocy wziąć udział. Koniec, jest szczęśliwej drogi, do zobaczenia. Szczęśliwej drogi, do zobaczenia na mecie. A meta dziś jest w Ciechocinku. Reprezentanci załóg mieli okazję wykazania się umiejętnościami wczucia się w rolę bycia osobą niepełnosprawną, biorąc udział w jednej z konkurencji, którą była m.in. jazda na wózku inwalidzkim. Oprócz tego standardowo przewidziano wykazanie się jazdą samochodem, slalomem między pachołkami na czas. Mieszkańcy Bydgoszczy oraz uczestnicy rajdu mogli od rana podziwiać zabytkowe auta amerykańskie. Przystosowany dla kierowcy niepełnosprawnego pojazd marki Skoda Fabia. Ja myślę, że możemy oraz zapoznać się z pracą policji i kujawsko-pomorskiej inspekcji transportu drogowego. Podczas rajdu jego uczestnikom oraz zaproszonej młodzieży ciechocińskiej zaprezentowano pokaz multimedialny Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i uczestników ruchu drogowego, który przygotowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Może zaczniemy od Bucharu. Przepiękny, ale na niego trzeba było ciężko zapracować. Na bardzo stronę. Bardzo gratuluję. Wszyscy mówią rajd. Rajd!